Wszystkie laureatki, jakie Państwo dzisiaj będziecie podziwiać i oklaskiwać, to są właśnie te kobiety, które to, co robią, budzi ogromny szacunek, ogromny podziw i wydaje mi się, że one mogą być dla wszystkich, a szczególnie dla młodych kobiet, takimi drogowskazami. My już otworzyliśmy ponad 1000 bibliotek. Powinniśmy zmieniać siebie, otoczenie, społeczeństwo, żeby dążyć do tego, aby każde kolejne pokolenie było właśnie takim pokoleniem Kolumbów. I żeby to skrzydło kobiece i skrzydło męskie świata, które jest podobne jak ptak, żeby leciał, musi mieć te skrzydła równie rozpostarte. O to zabiegamy i to robimy dla naszych dzieci głównie. Miarą człowieka jest właśnie miłość do zwierząt i jak je kochamy, kształtuje nasze życie. Także bardzo Pani za to dziękuję. Życie ze zwierzakiem, któremu się pomoże, któremu się odczaruje trudny los. On jest tak nieprawdopodobnie niewdzięczny za to, że go zapraszamy do rodziny. Zaspokojenie wszystkich potrzeb mieszkańców jest trudną rzeczą, a niekiedy graniczącą z cudem. Wójt to jest codzienność mieszkańców gminy. Ja raczej nie jestem kobietą sukcesu, jestem kobietą codzienności. Po prostu zrzeszam ludzi, którzy razem ze mną chcą czynić dobre rzeczy. Znam troszeczkę świat. Trudno było mi spotkać tyle kobiet tak zaangażowanych i pracowitych, jak kobiety są w Polsce. To, co ja dzisiaj nazywam sukcesem, to zorganizować sobie taką pracę, której czuję, że ona ma sens. Ja nie potrafię tak mówić, jak mówiły moje przedmówczynie, bo ja jestem prosto wiejsko kobietą. I ja wolę wyciąć wycinankę, niż tutaj mówić. Zakrzewienie kultury ludowej za najlepszą promocję Mazowsza, bo wycinanka moim zdaniem, po prostu Mazowsze stoi wycinanką, tak bym powiedziała. Pani Czesiu, dziękuję. A u niego słychać taka nozinecka, ze już niego odebrała, jen zakochanecka, ze już niego odebrała, jen zakochanecka. Dziękuję pięknie. Ubiór również jest bardzo potrzebny i towarzyszy nam od zawsze. I takie małe działalności jak moja są jakby nadzieją dla tej branży, żeby troszkę się cofnąć w czasie i przywrócić dawną wartość ubraniu. Pamiętam, kiedy rozpoczynałam swoją przygodę z blogiem, wiele osób mówiło o tym, że pojedynczy konsument nie ma żadnego wpływu. A na tej scenie macie Państwo już 10 kobiet, z których każda z nas i każda z nich robi coś dla lepszej przyszłości i tak samo każdy konsument może zrobić coś dla lepszej przyszłości, czyli pytać skąd, dlaczego, jak i czy można lepiej. Tego typu wyróżnienia to wspaniała motywacja do dalszej pracy. Ja zajmuję się kleszczami, tak? Staramy się wraz z moimi koleżankami opracować nowe metody diagnostyczne, które byłyby jak najmniej inwazyjne, czyli jak najmniej kłopotliwe dla pacjentów, a jednocześnie wiarygodne, oparte na nowoczesne techniki biologii molekularnej. Myślę, że to rodzina nadaje nam sens i wyznacza kierunek. Życzę Państwu, abyście tego kierunku nigdy nie tracili. Gratulacje jeszcze raz. Wspierali się i dawali swoim życiem świadectwo. Dziękuję.
Ambasador Kobiet Sukcesu. Tytuł przyznajemy naszym partnerom, którzy rozumieją i wspierają inicjatywę promocji kobiet w życiu publicznym. Kim jest nasz partner i czym się zajmuje? Jestem zawodu, jak Państwo wiecie, lekarzem. Wiem, że choroby nowotworowe ciągle jednak się jest pustoszenie i wszystkie osiągnięcia, wszystkie prace, które przyczyniają się do tego, że możemy ją zwalczać i pomagamy ludziom, zasługują na najwyższy szacunek. Jestem ogromną szczęściarą, mam fantastyczną rodzinę. Jak sobie założyłam, będąc przedszkolakiem, że będę lekarzem, tak też się stało, bo kończąc studia medyczne, zostałam lekarzem i stwierdziłam, że czas na to, aby leczyć ludzi, i tych wybrałam, którzy byli w największej potrzebie.